I witajcie wszyscy, z tej strony Robin Skateboard. Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. W tym odcinku wybieramy się na poszukiwanie kamieni ogniskujących. Mamy jeden, czyli ten pierwszy, który zdobyliśmy niemalże na samym początku gry. No i teraz musimy wyruszyć, znaleźć następne. I mi tutaj gadają gdzieś tam z tyłu ludzie. Czekajcie, nie ma Pekolonii, tylko mapa od Iberiona. Nie, nie ma od Iberiona, od Saturasa. Po prostu mamy się te mapy. I mamy pierwszy kawałeczek pentagramu. Po prostu musimy iść tą ścieżką w górę. Jest najbliżej, więc udajmy się. Zrobimy tak, że po prostu zdobędziemy wszystkie te kamienie i oddamy je razem. W ogóle górski mech i tu powinien być jeszcze smoczy korzeń, czy jakieś coś takiego, co dodaje plus jeden do siły. I chyba nie da się niestety z tego nic zrobić. A nie, dragot. A nie, to było na manę i tu będzie coś takiego. Nie, górski mech, cholera. Albo przy tych zębaczach, które tam się czają na nas, które musimy pokonać. Chwila, a to co rosło? Psianka zwyczajna, dobra. Musimy się pozbyć tutaj tych cwiączków. Miejmy nadzieję, że jakoś się uda może wybawić chociaż jednego. Chociaż one w grupie atakują, więc chyba się nie uda. No niestety nie. Dobra, spróbujemy stoczyć jakąś walkę. Widzicie, że cwaniakują. O, spoko! Tylko, że mają ich bardzo mocno gryzą, ale jak widzicie, banalnie się można ich pozbyć na dwa hity. O, będzie się, troszeczkę muszę się rozgrzać też, bo nie grałem dawno. Okej, mamy tutaj jaskinię, w której rośnie dużo serafisów na sobie, a serafisy zbierzemy, bo nie wiadomo kiedy mogą się przydać. Grzyby olejemy, jest ogar, którego olejemy również. No, chodź po cwaniaczku. O, to się rzucił, kurde. Ogary to jest tak jakby pierwsze stadium. Znaczy, ja tak sobie w sumie wyobrażam. Nie bierzcie ze mnie tutaj żadnego tego. Pierwsze stadium cię stworów, tak jakby. Że to jest taki młody jakby ciosło. I mamy jakiś pierścień. Sprawdźmy, cóż to za pierścień. Albo do życia, albo ochrony przed pociskami. Czyli nieprzydatny ani ten, ani ten. Jak słyszycie moje gardło. No, już trochę lepiej. W ogóle się okazało, że mam zapalenie gardła, ale mogę normalnie mówić, na szczęście się nic nie stało. A co właśnie do tego górskiego mech i tak dalej? Czy ten dragot to było to, czy nie? Bonus ma na 30, nie. A górski mech? Z życia, cholercia. No pamiętam, że było coś takiego, rosło przy jakiejś skale czy coś. Albo minąłem, albo po prostu pomyliły się miejsca. Nie wiem, nie wiem. No, ale okazało się, że mam zapalenie gardła i to bardzo złe było. Znaczy no bardzo słabe. Biorę antybiotyk na to aż, więc w sumie to dość poważne znaczy się było. Ale już jest lepiej. Niestety czasami trochę to gardło dokucza, ale jest nie tak źle. No i dobra, chciałem właśnie, obiecałem tutaj pozdrowić. Pozdrawiam pewną panią Gabrysię. Gabrielo, trolololo. Fajnie się mówi twoje imię w takim podniosłym tonie. Chciałem właśnie ją pozdrowić, ponieważ zrobiła mi nowe tło na kanał, jak sami pewnie zauważyliście, albo wielu z was. Chcę dokończyć, zanim zaczniemy tu rozmowę. Właśnie chciałam ją bardzo gorąco i serdecznie pozdrowić, ponieważ jest super osobą i bardzo zajebiste jej tło wyszło normalnie. No i jak tylko jakoś mi się uda, to wstawię tam, nie wiem, gdzieś linka, odnośnik do jej kanału, czy coś, będziecie mogli sobie subnąć albo obejrzeć, bo zaczęła z Civilization 5 kręcić, spróbuję swoich sił, zagrajmy, więc może na początek, jakby się komuś spodobało, to zapraszam tam. To wstawię jakiś odnośnik czy coś. No i właśnie chciałem gorąco ją serdecznie pozdrowić i w ogóle. Bo naprawdę zajebistym grafikiem witaj, będzie i jest. Witaj, mój przyjaciel Lester z obozu okay. Na bagnie. Słuchajmy. Powiadomił mnie o twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem. Stałeś się bardzo potężny. Oho. Robię co mogę. Ach, zawsze skromny, co? No dokładnie. Ale będzie ma tyłek. Ja nie wyrabiam po prostu z tego tyłka. Zmieńcie tą kamerę szybciej. Co tu robisz? A, co tu robisz? Sobie. Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. Nie będę w jego się centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. Tadarata. Jakiś rodzaj grobowca. Dokładnie. Tak, coś w tym rodzaju. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. Szukam kamienia ogniskującego. Szukam kamienia ogniskującego. Powinien gdzieś tam być. Wygląda na to, że obydwaj szukamy czegoś w tym samym miejscu. To dobrze. Będzie raźniej wchodzić do takich grobowców. Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? Wezmę tabletkę na gardło, jeśli pozwolisz. Och, to długa historia. Musiałbym zanudzać ci opowieścią o bardzo dawnych czasach. Śmiało, nigdzie mi się nie śpieszę. No dobrze, po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem, jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt.
Czyżbyś mówił o jednym z pięciu kamieni ogniskujących? Dokładnie. A więc znasz już historię pięciu kamieni? Tylko mi nie mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Talizman na orku szuka. Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Tak. Strzeże go potężne zaklęcie. Pierwszy rabuś, który spróbuje go zabrać, będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Niedobrze. Od tej pory po wsze czasy sam stanie się strażnikiem kamienia, który próbował ukraść. Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie klątwy? To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów polujący dla rozrywki na orków okazał się na tyle bezmyślny, że zszedł do grobowca. Teraz on jest strażnikiem spoczywających pod ziemią skarbów. No i to nie taki byle jaki strażnik, zobaczycie. A co z twoim talizmanem? Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed rozwścieczonymi orkami. No to całkiem spoko. Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać niezwykle przydatny. Więc ewentualnie możecie słyszeć jakieś soundtrack leciutki w tle. Dobra, więc zapolujmy sobie zatem razem. Powinniśmy wspólnie przeszukać ten grobowiec. Co by tutaj? Ty znajdziesz swój talizman, a ja mój kamień ogniskujący. Jej, super. W porządku, ale jest pewien mały problem. No, co znowu? Problem? Tak, strażnik podziemnej krypty. Zombie! A nie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? To nie będzie takie proste. Drobne kawałeczki. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę. Pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać. No, tak? Ziom. Cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. No to masz mnie dlatego. Zamieniaj się w słuch. Mam przy sobie magiczny zwód. Tak, to zaklęcie zwód, ja już to przyspieszę. Zatem dostanie się do... Wystarczy, że pewnego razu zszedłem zwojem. Na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Więc człowiek jeden nie po prostu wszystkim przeciwnikom. Super, daj mi ten zwój. Ha, niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj tego przeciwko strażnikowi. Spoko. Idziemy zabić... Znaczy, weźmy sobie ten zwój gdzieś. Aktywujemy go. Ożywieńca, zabicie. Chwilę, dajcie mi, znajdę. Boże, gdzie to jest? Śmierć ożywieńcą, pod czwórką. Musimy pozbyć się szkieletów i strzelić w tamtego typa, zabijając go tym samym. Nie będzie to raczej trudne zadanie, wręcz banalne. Winogrono tu rośnie. A nie, ogniocień, sorry, gdzieś tu winogrono chyba leży. Albo i nie. O, ziomuś, no i jesteśmy. Ten tu zatem rusz. Dobra. Albo mi się wydawało, albo kiedyś to winogrono było. Dobra, nie, po prostu zapominam o tym wszystkim, albo po prostu mi się kojarzyło ten fioletowy tam, te jagódki fioletowe mi się kojarzyły z winogronem. Dobra, więc co? Rozprawmy się ze szkieletami. O kurde, mocne są. O. Bardzo mocne, matko bosko. Czemu aż tak? Dobra, jak tamten spami kulą ognia. Będziemy grać w kółko, tylko nie traf we mnie. O. Fajnie by fokus zmieniły na niego. O tak, o to mi chodziło. Okej, udało się pierwszego. Drugiego. O, on nas zgoni. Niedobrze. Możemy się go pozbyć już teraz w sumie. Ucieknijmy trochę dalej. Nadzorca. Okej, 1500 doświadczenia. Co lepsze, walce strasznie. Tutaj akurat się boję, żeby... O, patrzcie jak się w ogóle szkielet płonął. Sobie radośnie. Okej, jeszcze jeden. Ale doświadczenia, powiem wam, wskoczy nam po tej wyprawie. A, co się dzieje? A ten jak płonie w ogóle. Dobra. Udało się nam zdobyć bardzo dużo doświadczenia. I tutaj mamy nadzorcę, który ma na sobie klucz i talizman orków. Więc oddajmy go Miltenowi. Dobrze, widzę, że znalazłeś talizman. Udało się, proszę bardzo. Weź go. Taka była umowa. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy nie zapominam o ludziach. Tuż mi pomogli. Wrócę ale teraz fajnie do starego obozu. Spotkamy się jeszcze nie raz. Mogę ci to zagwarantować już teraz, powiem ci, ziomuś. Okej, ukniemy się trochę większego czegoś. Widzicie, koleś był naprawdę takie zombie typowe. Dobra, to co? Mamy tu napój i dwie skrzynie. Zajrzymy do pierwszej z nich. O nie, wytrychy. Pozwólcie, że się zapiszę, żebyśmy nie zrównowali za dużo tutaj, ewentualnie. W ogóle widzicie, tutaj zapalenie gardła dla was odcineczki robię. Mam nadzieję, że to docenicie chociaż troszeczkę. O, wytrych pęk. Dobra, jeden to może. Lewo, prawo. No i mamy tutaj dużo skarbów różnych. Oczywiście zabieram je wszystkie. I jeszcze jedna skrzynia.
A w tej skrzyni mamy też również dużo skarbów, jakieś piwa, wytrychy i kamień z kamiennego kręgu. Kamienisty kamień, dobra. Takie masło maślane trochę. To lecimy, mamy pierwszy kamień. Jest, udało się, super i w ogóle. Nikt nic nie ma. W szkieletkach raczej, chyba że kości, ale to mało możliwe. No i co? Dobra. Mamy pierwszy z nich. Sprawdźmy, gdzie jest następny. O, świetnie, włączyła się ta mapa, co chciałem. Tą chciałem. Następny mamy... dobra. Idziemy na ten górski klif, czyli musimy odwrócić się w tamtą stronę. I ścieżką, tak. I lecieć ścieżką. Na najbliższym zakręcie w prawo i prosto, prostaż. Taki zamek będzie. O, bardzo fajna lokacja. Jedna z fajniejszych tutaj w gotyczku. Chcemy zobaczyć. Mam nadzieję, że nie wbijamy się na terytorium orków właśnie. Ale chyba nie. Znaczy, chyba nie. Boże, jak ja skrzypię i piszczę. A nie, chyba będziemy musieli się przebić troszeczkę przez orków. No, przy okazji może pozabijamy trochę ich. Zobaczymy. Okej, okay, tabletkę już prawie skończyłem. Ciućkać. Lololo. A nie, chwila, to są tabletki do ssania czy ciućkania? Tak ładnie nazwane. I... do ssania, łeee! Wolę mówić ciućkanie, to brzmi tak radośnie. Dobra, głupoty głupotami. O, gdzieś przegapiliśmy to nasze skrzyżowanie, coś czuję. No raczej, Boże, gdzie to skrzyżowanie tam było? Nawet nie widziałem żadnej drogi. Serio? Coś tam było? Matko boska. Gdzie oni to mają, tą drogę? Gdzieś tutaj nie bierze, tak? No co wy, niemożliwe, że tutaj była jakaś droga. Kłamią na pewno. Tak, że tu za tym kamieniem jest w lewo się. A rzeczywiście, o Boże, jaka ścieżka. Co to jest? W życiu chyba tędy nie szedłem. Nie, dobra, pewnie szedłem, ale po prostu... wow, okej. Czyli idziemy tą ścieżką. O, cieniostwór. Hej, chodź, spróbujemy go zabić. Oczywiście zdejmie nas na hita, ale co z tego? Spróbujemy. Myślę, że damy radę, chociaż troszeczkę. Wow, ziom! Udało się znać cieniostwora! Ale szaleństwo. Szkoda, że nie nauczyliśmy się zdejmowania skór, byśmy chociaż zarobili coś na tym, a nie takie bicie dla bicia samego. To trochę tak słabo. Ale cieniostwora znaliśmy. Bałem się, że nie pójdzie to jakoś. Gdzie my mamy tu jakieś... A, tu znowu nakrona, okej. Okay. No, przez tą barwę fioletową mnie trochę zmieniło. Bonsmana. Dobra, to mięso. Ile daje? 10. Okej. Okay. Nie będziemy tu stać przy tym cieniostworze, się na nie patrzeć. O, są te! O matko, jak to się... Te orkowe psy. Takie dziwne. Jak to się nazywało? Zaraz zapamiętam. Bezi, wyciągaj broń. Bronimy. Kąsacze. Dobra, na hita. Kolejny poziom. O nie! Dobra. I tak oto wybiliśmy sobie drogę do orka pierwszego. Cóż to za ork? Miejmy nadzieję, że nie jest jakiś super przekoksem. Nie, tam jest całe orkowe pole. No, Bezi. Zbugował się. O, kupuj się ziom. Dobra, mam pierwszą biurkę za sobą i nie powiem, że to była bardzo failowa walka. Nie lubię właśnie tego, jak będzie czasami tak, kurde, stoi jak ten kretyn w miejscu i... tyle go widzieli. Dobra, mapa. Chodźmy górą. Znaczy tutaj wejdźmy. Ominijmy tamto stado dzikich orków, które mogłyby nam zagrozić. Przydałoby się być magiem, ale że wybrałem trochę ścieżkę wojownika, muszę uważać. Znaczy coś tam many mamy, więc można poczarować, ale nie mam żadnych mocnych speli na nich. Przejdziemy tędy, jest bezpieczniejsza droga na pewno. Na dodatek, jeśli znamy bugi, bez problemu się przedostaniemy. Widzicie, że tutaj można tak się fajnie naprawdę... O, znowu się będzie zbugował. Można się przedostać wcale nie napotykając masy orków przed sobą. Super, i teraz tędy, tak? Jak ta droga prowadzi? Którędy? Nie, tu wejdziemy na... totalnie na orków wyjdziemy. O, o, fuck, oni tam są. Znaczy, ścigają nas. A będę próbują. Dobra, olejmy może te kąsacze, bo goni nas stado orków. A nie, jeden nas goni. A nie, tu jest reszta. Już się strzeli. Dobra, więc musimy biec jak najszybciej. Tędy. A, Bezi, Bezi, skaczesz, chłopie, Jezu. Co ty tak słabo? Gdzie my jesteśmy? W ogóle nie ogarniam. Dobra, skaczemy na dół. O nie, gdzie ja jestem? A, dobra, już wiem, gdzie jestem. O, boż, gdzie ja pobiegłem?
w takie zadupie, że po prostu już chyba gorzej wylądować nie mogłem. Powiem wam. Miałem na stałki pieprzone. Jezus, co to było? LOL! Bez jeździ! W ogóle co się stało? Kliknąłem R. Czekajcie chwilę. Możemy tu wejść? A nie, oni płyną. Oni płyną, płyną. Co? No, w Jorku. Co się dzieje? Ej! Co się dzieje? Bezi! Halo! No dobra. Gdzie był safe? Tu. Jak biegliśmy gdzieś, okej. Okay. Miejmy nadzieję, że niedaleko. Rampa-pa-pam, rampa-pa-pam i... cyk. Gdzie my jesteśmy? A! Tutaj! O! Fajnie. To zróbmy tak. Szukamy się mikstury. Szybka strzaja mapy. I drogą. Cały czas prosto. Biegniemy przed siebie. Okej. Okay. No już nie chcemy mapy. Prawda, Bezi, teraz wystarczy. Okej. Okay. Po prostu biegnijmy. O, no świetnie. Leć, Bezi. Nie daj się zabić przy okazji. Okej, okay, pominijmy tędy. Bo niby mieliśmy biec prosto. O Boże. Ile tutaj wszystkiego. Ile wilków. Ile tego wszystkiego. Nie. Tędy pobiegnijmy. Fajnie by było zobaczyć mapę. A, dobra, już wiem, którędy mam biec. To nie wilki, tylko wargi. Sorry. No tak. Ale tu jest expa. Ja, jakbym tylko, kurde, był trochę bardziej dokupszony. Albo miał więcej, jakoś lepszy pancerz. A nie w takim czymś biegał. Okej. Okay. Biegną? Biegnie cała stado. Albo jakąś kulę, nie kulę, nie, tylko ognisty deszcz. Coś takiego. O, matko. Myśmy tutaj wbili levelu takiego, na który mamy 14. To i tak nie tak źle w sumie. Dobra, pierwszy kamień mamy, to jeszcze w tym odcinku drugi zdobędziemy i będzie fajny odcineczek. Mam nadzieję, że się spodoba jak zawsze. Znaczy, w ogóle fajnie ten... fajnie, że nie jest tak źle jak myślałem, że po moim powrocie to będzie jakieś... O Boże i w ogóle, że nikt nie będzie oglądał. O, myśliwy. Dobra, olejmy tych wszystkich orków, po prostu biegnijmy przed siebie. Musimy się dostać... Fuck. Nie tutaj. Nie, nie wiem... Czy tu, czy nie tu. Popieprzyłem lokację chyba właśnie. Dopiero teraz się skapnąłem o tym. Czekajcie, powiedzcie, że nie. Ta jest! Ale dobrze, dobrze drogą idziemy. Okej, okay, więc nie jest wszystko stracone. Tu powinien być most, tak? Dobrze, okej, okay, dobrze. Myślałem, że popieprzyło mi się, ale jest okej, okay, okej, okay, dobra. To możemy lecieć. W ogóle... Jakiś cwaniak. Ktoś akurat skończył gardę. Słabo. Nawet jak klepną to tak. Ogar. Co to miało być? A tu będzie więcej ogarów. Miksura. Dobra, nie potrzebujemy tyle tych mikstur. No i już się skończyło. A, tutaj zarąbiście, że tędy poszliśmy. Ja oczywiście popieprzyło mi się wszystko. Ja. Pamiętam, że tutaj mieliśmy duży problem, jak byłem magiem, nie? Jak ktoś pamięta, to tutaj się męczyłem, chodziłem po tych skałach, próbowałem coś zrobić z tymi ogarami i ciężko szło. One są tak samo jak te, no. Jak jaszczury. Jak gdy odskakują, nie dostają damage'u i to jest tak wkurzające. Wchodzi w nich to, ale nie ma efektu. Trochę, nie wiem, czy to bóg, czy po prostu... Tak, musimy wbić tu. Dokładnie, bo tutaj jest w skrzyneczce takie cudo, które nazywa się młotem... Jak myślałem, młotem, tak? Tak. Młot orków nawet. I ten oto młot będzie nam potrzebny za chwilę przy zabiciu takiego cwaniaczka jednego. O, amforka, hi, spoko. Do zabicia cwaniaczka, który będzie pilnował przejścia przez most. No wiecie, musieli coś zrobić, żeby nie było za łatwo. Wow, wyciąganie miecza w locie. Będzie coraz lepsze, opanowuje sztuczki. No, co mi tu tak powie? Jeszcze jeden. O, jaki krycior! O kurde. No, tak. Tutaj. Jedna miksturka, druga miksturka. Pchamy się do przodu. W ogóle Bezi, ładny hardcore. Możemy iść zlać nawet tamtego jeszcze jednego, co został. Skoro już bijemy wszystkich z jego stada, to jeszcze sklepmy tego jednego, a doświadczenia nigdy dość. No, super. No, nie straciliśmy życia troszeczkę. Dobra, więc tutaj będzie pilnował przejścia taki jeden... Niemiły sobie koleś. Właśnie już go zauważyliście na pewno. Jest to, jak sami widzicie. O, coś się zbagowało. Muszę zobaczyć, chwila. Gdzie jest ten... O cholera, gdzie jest ten...
owym motorkowi. Mod orków, dokładnie. Tutaj w przejściach pilnuje sobie oto golem. Na szczęście jest on bardzo łatwy do zabicia i możemy bez problemu go zgładzić dzięki temu młotkowi. Wystarczą 2-3 strzały, w naszym wypadku to chyba wystarczy nawet 1. A nie, dobra, 3. O, na 4 będzie schowiaków. Nie możemy nic z niego wciągnąć. Ok, szybko zmienimy na naszą broń tutaj, bo będziemy za chwilę potrzebowali naszej lepszej broni. I tutaj oczywiście będziemy mieli towarzysza. Jest nim Lester z obozu na Baknie. Proszę bardzo. Cześć, Lester. Chwila, jeszcze jedna. O, widzicie, jest cwaniaczek. Hej, co tu robisz? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. O. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. A, wiadomo. Saturas, bo to my. Pozostałe magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by zanieść w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Kozak w serze. Ale powiedz, czemu ty przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować sprawę do kurskiej forteksy. Weź złote dziecię. Jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Pitolisz. W ogóle jak on przeszedł przez właśnie? To jest ciekawe. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych guru. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Jasne. Ten dokument, którego szukasz, co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w górskiej fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Mm-hmm. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał, że przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru... Widzicie, jaki cwaniaczek? To jest koleś dopiero, jak myśli. Chodźcie, wyzwolimy fortecę. Niezły pomysł. Moi widzowie, ruszamy na misję. Trzymajcie za mnie kciuki, ponieważ już jak wiecie, Robin to może wszystko sknocić na maksa. Jak to ja? Zawsze wszystko można popsuć. Okej, to co? Szybko zdobywamy ten artefakt, a zwiedzimy sobie to w następnym odcinku, no nie? Może tak zróbmy. Więc tak, zdobywamy, znaczy artefakt, kamień i dla niego to pismo zdobądźmy. Górski mech, spoko. Nie, to wszystko pozbieramy na następnym odcinku. W tym po prostu zabijmy to, co stanie nam na drodze i fortecę zwiedzimy trochę później. Więc spoko. Ja tu wyciągnę już broń, ponieważ tu będą harpie na nas czyhały. O, widzicie, że już są. Już tutaj będą próbowały na coś zrobić. Ale fajne jest to, że przy uderzeniu ich jakby taka poświata ognia z nich leci. Znaczy mi to tak fajnie się kojarzyło. Znaczy jak po raz pierwszy w sumie gdzieś tam, czy drugi w Gothica grałem, to właśnie myślałem, że moją broń jakoś tak miałem zaklętą, że na przykład na jakieś właśnie takie stworzenia działa jakimś lepszym efektem, nie? No to takie głupie było trochę podejście, ale, no wiecie, kiedyś każdy tam zaczynał, to każdy miał jakieś swoje... O, jeszcze tu są jakieś panie harpie mają cycki, o dziwo. I są niebezpieczne przy dużym obcowaniu z nimi. A która? Pierwsza? Do piachu mnie poszło zaraz, o Boże! Nie! Udało się przeżyć, mówiłem, że nie zaraz do piachu poślą i że dłuższe obcowanie z nimi jest złe. Wyszło na moje tym razem, dobra. Udało się je pokonać. Strzelmy save'a, idźmy szybko po ten kamień i chcę kończyć, ponieważ nie chcę, żebyście mieli też za długo do oglądania, bo wiem, że dłuższe odcineczki was męczą i niechętnie je oglądacie, ale takie 20-minutowe są idealne zazwyczaj. Bezi się wspina po drobinie 5 minut. Jeszcze za dużo gadania jest w tym, bo teraz z każdym tym przyjacielem musimy pogadać. Nie wiem, czy... jeszcze nie na tym poziomie, a nie, może i na tym. Ale tu... tych pęku. Dobra, to dostaniemy później kluczyk. To jeszcze wyżej chyba. W ogóle wiecie, że tutaj w Gothic 2 jest smok. Mam nadzieję, że wiecie, bo właśnie wam mówię. Smok. Co to było? Bezi? Boże. A, chyba skończył się ten eliksir na przyspieszanie. I dziwne, że spadł z tej drabiny. Dobrze, że tutaj, a nie na samej górze tej drabiny. Tu jest smok. Właśnie w tym miejscu. O! Fuck! Oni tutaj... Właśnie ta drabina jest trochę zbugowana. Mam nadzieję, że uda. Zapiszmy się przed drabiną samą. Może się uda jakoś wejść. Tu chyba pod koniec trzeba było tak spamić skokiem, żeby on pod sam koniec się wybił i jakoś poleciał. Za krótką drabinę zrobili niestety. O, fuck. Dobra, mniejsza.
Może przeszukajmy tutaj. Może tutaj będzie coś więcej znajdziemy. Ale nie, tu będą szkielety i takie tam głupoty. No i harpie. Znowu. No, co za laska, no. Jeja, ogar. O, jakoś jeszcze w plecy nam idzie chyba. Tak? Na plecy mam jeszcze jedną panią. Ona, nie, no. Okej, okay, bezi. Ogarni. No, jaki one mają zasięg z tych szporów? No. Proszę pani. Prosimy, żeby sobie nas pani spokojnie w tym jest z panią do czynienia. Czy my musimy znaleźć coś innego? O, jeszcze tu jest cwaniaczek. Znaczy nawet cwaniara w tym wypadku. No, o jasne. Co za męczące dziewuchy. Dobra. Chycajmy gdzieś. Może chycnijmy trochę tam. Ja w sumie wybiegłem, popatrzyłem. A tu jest skrzyneczka jakaś, którą otworzyć na pewno jest warto. Może tu znajdziemy... tylko ruda. Kurde no, nie pamiętam. Może Lestera tu trzeba przyprowadzić, żeby nam dał klucz. Cokolwiek innego. Czekajcie. No to piętro jest w sumie zwiedzone. Chociaż nie jest do końca tak. Ale dobra, chodźmy, może gościa znajdziemy i powiemy mu co my sądzimy o tym. Bo nie możemy się dostać na wyższe piętro. Okej, okay, tak. Czy on został na tym placu i tam stoi? Tam widzę harpię. Czy on się w ogóle zbugował? I powinien iść z nami. A ważne, że oczyściliśmy trochę to miejsce. Pewnie został gdzieś tam na dole. Na zakręcie gdzieś. Czyżby? Gdzie jesteś? Albo już szedł gdzieś do środka. Nie, no tutaj patrzcie, jaki koleś. No chodź z nami. My tam już wybiliśmy wszystko, a ty sobie tak stoisz. Przy okazji pozbierajmy już te ziela, żeby potem mieć spokój. A, i wiem jak zrobimy. Po tym wszystkim teleportujemy się po prostu. Dobra, olejmy te serafisy, bo ona nie mogę ich zebrać. Teleportujemy się normalnie, najzwyczajniej w świecie, do magów wody i... od magów wody pójdziemy po następne dwa i będziemy mieli wszystkie 5 i będzie super, ale to jeszcze w następnym odcinku. Kurde, chciałem ten odcinek, żeby szybszy wyszedł, a tutaj widzicie, że nie dadzą nam skończyć wcześniej, niestety. No nic, trochę gardło już mnie zaczyna tutaj drażnić od takiego dłuższego gadania. Jeszcze jak masz się zapalenie też w ogóle. Dobra, no i co? Chodź z nami. O, okej. Okay. Patrz. Chyba miałeś rację co do tego. No, miałem. To rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący. I łatwo będzie go dosięgnąć. Dobra. Chodźmy. A, nie, Bezi, gdzie ty lecisz? Jezus Maria. Ten zbugowany skok jest naprawdę denerwujący. Bardzo często mnie denerwuje. Ej, one się zrespiły. Serio? No serio? A w sumie lepiej dla nas. Trochę więcej doświadczenia. No sfokusiłyby się tego typa. Ja chyba wyrwał. Ale nie, on jest nieśmiertelny, więc spoko. O, ta sobie wylądowała w ogóle cwaniała. No, a ty gimno, ojeja. A 200 doświadczenia za takie dwa kluczowe. Łatwizna. No ty się nie mieszaj tutaj, Lester, bo umrzesz jeszcze. Znaczy nie, dobra, przed chwilą powiedziałem, że nie może umrzeć, a... Pitole głupotki. Chodź, koleś. No idziesz czy nie? Co on robi? A, dobra, wszedł sobie tędy. No, idziesz. Chodź. Nie wiem, czy potrafisz chodzić po drabinach, ale chodź. Może tutaj w lewo. Jeszcze mamy tutaj panią do zabicia, wykończenia w ogóle. Ale że będziemy mieli podwójnego ekspa, to jest całkiem dosyć spoko. Okej. Okay. Czy mamy coś tu? Mamy piwa. Jest piwo jedno i drugie piwo. I jakieś wyszczerbione topory, których oczywiście nie zbieramy, bo po co? Chodźmy w prawo. Chyba pomyliłem drogi. Chciałem powiedzieć w lewo, że chodźmy. Tutaj jest szkielet martwy. I zaraz wam pokażę drugiego szkieleta, ale niestety już nie takiego martwego. Kleję na pani. Ale mi śmiesznie świsło w tym gardle. Tutaj mamy... O, jest ten klucz kupi. Tak, właśnie go poszukiwałem. I tutaj mamy... dźwignię, która otwiera boczną ścianę, w której siedzą szkielety. Nawet nie jeden, tylko trzy. O kurka, mocne są. O ty cwaniaku! Takie hity. Dobra, przejmijcie fokus. Znaczy przejmij ty, żeby go biły. Obaj się. No chyba żartujesz. Jest! I kolejny poziom. O kurde, już drugi w tym odcinku. Ale szaleństwo. Ładnie szybko ekspimy. Nie spodziewałbym się, że pójdzie to tak szybko. Kurde, to już 16, nie? Nie, no 15 i mamy 30 punktów nauki. No to sweet. Dobra, jeszcze jeden cwaniak.
banalne. No to w sumie nawet w tym odcinku przeszukamy też wszystko, bo to jest w sumie taka najważniejsza komnata. Była komnata alchemika jakiegoś, ponieważ jest tu dużo dość mikstur, które warto ze sobą zabrać. Mana, życie i tak dalej, to jest najważniejsze w tym momencie w sumie. No i co, tutaj jeszcze jakieś napoje stoją ze stołu, niestety nie możemy skorzystać. Chyba... Nie, nie ma alchemii, jestem tego pewny w Gotiku. W Gotiku 2 już jest. Tutaj jest dla pizzu zrobiony ten stół alchemiczny i tak dalej. Dobra, chodźmy znaleźć mu ten cały artefakt. Znaczy otworzyć tą skrzynię za pomocą klucza, którego znaleźliśmy. Który znaleźliśmy? Niektórego. I może skończymy już tutaj. Już nie będę się teleportował nic, bo wyszłoby za dużo materiału. Już będzie trochę za dużo. Chodźmy na ten balkon. Znajdźmy co trzeba. Tak, mamy tutaj skrzyneczkę. Mamy w niej napój i akt własności. Chcecie, to mogę wam przeczytać ten akt własności jeszcze na szybko, żebyście zobaczyli. Tak, macie tutaj. Przeczytajcie sobie. Zarobiliście. Na czym mi się podobał w sumie ten akt własności? Tam było już wspomniane Korinis, czyli to miasto, w którym tam się później znajdziemy. I tam widzicie, leży ten kamień ogniskujący, którego tak bardzo potrzebujemy. Miejmy nadzieję, że ten cwaniak już się wczłapał jakoś na górę. Czy on nie może wejść na górę? Nie wiem. Ale słyszałem, że coś latało. Chyba nad nami. Dobra, powiedzmy, że znaleźliśmy ten akt. On powie, że mamy sobie radzić dalej sami pewnie. Gdzie on będzie? Znaczy, gdzie będzie ten cwaniak? On chyba gdzieś tu z nami szedł, więc powinien gdzieś tu się zbagować. Rampa popam. Gdzie jesteś? Chyba, że za wcześnie tu zrobiliśmy zakręt i będzie siedział tutaj. O, nie ma go tu. Albo stoi przed wejściem ewentualnie. Kurczę, no czasami te postacie strasznie dziwnie chodzą i ciężko znaleźć. Ale to niestety, no. Tak to bywa. No okej, okay, koleś. Ale gdzie ty się podziałeś, to ja nie wiem. Boże, no. Gdzie on poszedł? Gdzie, że stoi pod tą drabiną albo coś? Niestety nie. Dobra, mniejsza. Nie wiem, gdzie się podział. Mam nadzieję, że... jakoś damy sobie radę, dopóki go nie znajdziemy. Przeszukajmy jeszcze, musimy chyba wejść jeszcze na trzecie piętro, znaczy jeszcze wyżej. Jak się uda, nie wiem, zobaczymy. Gdzie on polasł, kurde? No, weź i nie kombinuj. Spróbujmy się dostać na to wyższe piętro. Ale patrzcie, no kurde, jakie to jest wkurzające. Te postacie tutaj naprawdę w Gotiku czasami mam dość. Sztuczna inteligencja jest jednak. No i... O, udało się wskoczyć, super. Zapiszę się oczywiście, nie da się widzieć, trzeba było pospanić trochę skokiem. O, jeszcze wyżej można wejść. O, tu są harpie. Tu więcej poza harpiami nic nie ma. Okej, mamy. I wyższe piętro. Jeszcze wyższe. Tam jeszcze. Na samej górze powinno być coś, co nas zainteresuje. O, z drugiej strony jest wejście. Myślę, że z tamtej, ale ma pomyłka. Dobra, i jeszcze długa drabina ostatnia już przed nami. Na samej górze powinniśmy znaleźć zwój. O ile mi się wydaje dobrze, a myślę, że dobrze mi się wydaje, ponieważ my nie mamy go, czy tego zwoju. O, brzmi świetnie, znaczy brzmi dobrze. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. O, cholera. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. No co? Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. To ci dopiero... O nie, patrzcie. Monety i jakiś miecz. Zwycięstwa, ale shit jakiś. Ej, no to co jest? Chyba, że dostaniemy od tamtego kolesia ten zwój. Typa. Kurka, rurka. Dobra, lecimy na dół. No, na dół, na dół. Tylko żeby on był, żeby ten koleś był i się znalazł, bo jak on gdzieś polazł, my go zgubiliśmy na zawsze, to będzie taka lipa. No serio, przecież już zebraliśmy stąd wszystko, a tamtego kolesia nie widać. Lester, cwaniak głupi. No patrzcie no, gdzie on jest? Chyba, że coś w dzienniku się zapisało, że gdzieś poszedł czy coś, ale on powinien być tu przecież, no. Kamień, którego szukam, spoczywa na piedestale. Nie mam rady się wdrapać. Muszę znaleźć jakiś inny sposób do bycia artefaktu. Bla, 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 bla. Głupie, głupie. Stary, nie damy rady tam doskoczyć. Trochę wysoko. Juhu! Dobra, nie. To był fail, bo chciałem skoczyć, a nie się ześlizgnąć. No, gdzie jest ten typ? Jak sobie właśnie zepsułem grę, to chyba strzelę normalnie.
Dobra, wiecie co? Może go poszukamy w następnym odcinku. Ja skończę tutaj, bo nie mam czasu za bardzo. Mówił Robin Skateboard. Cześć, do siemka i w ogóle. W następnym odcinku spróbujemy znaleźć tego kolesia Lestera, cwaniaka i w ogóle i ogarnąć resztę kabieli. Trzymajcie się na razie. Hej, ho, ho.